Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy sobotę, w środę wróciłam z Paryża i powiem wam, że cała ta podróż naprawdę mnie zmęczyła. Dzisiaj obudziłam się z wielkim bólem głowy, ale było to spowodowane tym, że wczoraj do późnego wieczora po pracy jeszcze sprzątałam cały pokój, ogarnęłam wszystkie szafki, wszystkie zakamarki, także potem wam pokażę efekt końcowy, jestem naprawdę zadowolona. A sprzątałam też ze względu na to, że dzisiaj na tydzień przyjeżdża Maciej, więc bardzo się cieszę, nie widzieliśmy się 5 tygodni, więc to już jest kawał czasu. I cieszę się, że udało się to tak zorganizować, że przyjedzie na troszkę dłużej. Opowiem wam, jak było w Paryżu. Jestem pozytywnie zaskoczona pod wieloma względami. Kilka rzeczy też zaskoczyło mnie negatywnie, ale o tym wspomnę troszkę później. Zorganizować taki wyjazd, gdzie zwiedza się cały Paryż, to musiałabym chyba tam być z miesiąc, żeby to wszystko zobaczyć. Ja zobaczyłam kilka rzeczy, nie powiem, że zobaczyłam dużo, bo w ciągu 3 dni nie udało się tego jakoś tak pogodzić, tym bardziej, że cały dzień jeden poświęciliśmy na Disneyland. I chyba Disneyland to było po prostu spełnienie moich największych marzeń. Czułam się tam jak w raju i nie jestem w stanie opowiedzieć tego, jak tam było, bo trzeba to zobaczyć. I tak, obojętnie co bym powiedziała, nie odzwierciedli to tego widoku całego Disneylandu, tego Królewskiego Zamku, tych wszystkich detali, które były tam stworzone. To wszystko tworzyło taką spójną całość, przepiękną, bardzo bajkową. Dziewczynki, które tam były w tych sukienkach księżniczkowych, to ja wiem, że gdybym ja tam była, będąc małą, oszalałabym. Sklepy z jakimiś pięknymi sukniami księżniczek. Disneyland zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tak samo jak wieża Eiffla. Powiem wam z takich ciekawostek, co mnie bardzo zaskoczyło, gdy jechałam metrem. To fakt, że metro nie miało kierowcy. Jechało samo. To było dla mnie takie duże zaskoczenie. I tak samo, gdy jechaliśmy metrem, to wiadomo, pod ziemią. A potem nagle jechaliśmy bardzo wysoko, gdzie był widok na całe miasto i na taką oświetloną wieżę Eiffla, więc to naprawdę mnie też szokowało, bo nie było czuć tego takiego przeskoku z podziemi do góry i czułam się, jakbym cały czas jechała prosto, ale to są takie, wiecie, dodatki, które po prostu mnie zaskoczyły i chciałam o tym wspomnieć. Co mnie też zaskoczyło, to fakt, że prawie zostałam okradziona w metrze, ale o tym wam wspominałam w poprzednim lub 2 filmy temu, więc możecie sobie tam zajrzeć. Co mnie też zaskoczyło, to ceny. Ja wiedziałam, że ceny są wysokie, ale gdy poszłam do marketu, to dopiero zdałam sobie sprawę, jak bardzo. Ja za śniadanie zapłaciłam około 20 euro, za obiad około 35 euro. Najlepszą zupę cebulową tam jadłam. W życiu nie jadłam zupy cebulowej, a tam naprawdę była przepyszna, z serem, taką dużą warstwą sera na wierzchu, z grzankami i to było niebo w gębie. Dzisiaj trochę się wyspałam, nabrałam takiej czystej energii i mamy piękną pogodę. Zaczynamy kolejnego vloga. Wybieram się do King Klopa w poszukiwaniu wieszaka. Wieszaka takiego na drzwi, na którym będę mogła sobie zawiesić kurtki, bo nie mieszczę się z moimi ubraniami. Wcale ich nie mam tak dużo tutaj, tylko że mam naprawdę małą szafę. W tej szafie muszę zmieścić wszystko. Także wieszak, pudełka, brakuje mi pudeł. Jakichkolwiek pudeł. Chcę też mieć jeden taki koszyczek dla Macieja, gdy on będzie tutaj przyjeżdżał, będzie miał swoje kosmetyki, jakieś tam ubrania. I zorganizowałam mu też jedną półkę, na których są jego rzeczy, jego kosmetyki, które mu wczoraj kupiłam. Jakieś, wiadomo, tam żel pod prysznic i tak dalej, żeby po prostu tutaj miał i nie musiał włożyć tego za każdym razem. I lecimy na zakupy. Piękna pogoda.
Wróciłam z zakupów, ktoś w tle słucha muzyki, także nic na to niestety nie poradzę, a film chcę nagrać i końca nie widać, także stwierdziłam, że nie będę dłużej czekać i mam nadzieję, że po prostu będzie mnie dobrze słychać. Słuchajcie, byłam w Action, byłam w Kinklopie i byłam w Douglasie. Zacznę od Douglasa. Kupiłam sobie krem, nad którym zastanawiałam się bardzo długi czas, bo miałam ten krem i on naprawdę dobrze mi służył. Tutaj ten krem kosztował 46 euro. Moja twarz dzięki niemu wyglądała naprawdę dobrze, teraz się troszkę pogorszyła, więc postanowiłam, że jednak sobie go kupię. I jest to krem z Polistara. Więc on normalnie w Polsce kosztuje też około 200 zł, więc stwierdziłam, że po prostu jak mam możliwość kupienia go na miejscu, to już to zrobię, jeśli faktycznie mi pomaga. I jest to najdroższy kosmetyk w mojej kosmetyczce, powiedzmy. Byłam też w Action, bo potrzebowałam pojemniki. Nie dostałam żadnych fajnych w Kinklopie. Ponadto też nie dostałam mojego wieszaczka, ale jeszcze go kupię pewnie. Kosztowały około 1,5 euro. Mam tutaj paragon, więc wam powiem. Kosztowały 2,98 za dwa. Jeden pojemnik zrobię taki dla Macieja. Mam nadzieję, że się ucieszy. A drugi wykorzystam też dla siebie tutaj do tych kosmetyków, bo mam wiele produktów luzem. A jednak myślę, że jak będzie w takich pojemnikach, to będzie to wszystko lepiej zorganizowane. Także zaraz będziemy sobie działać. Kupiłam jeszcze w Action takie przepiękne małe świeczuszki, które kolorystycznie pasują mi tutaj idealnie. Ale pachną przepięknie wiosną, kwiatami. Pachną dosłownie jak ten obrazek. I ponadto kupiłam ciuszki. Nic w Kinklopie innego nie kupiłam poza ubraniami, także powiedzmy, że to będzie taki haul lumpeksowy dla was teraz. I wzięłam same letnie i wiosenne ubrania. Nic nie przymierzałam, także przymierzymy sobie razem. Mam tutaj spodnie, nowe shorty ze Stradivariusa. Po czym poznaję, że są nowe? Po tylnej metce. Zobaczcie, totalnie niezniszczona. Wyglądają tak i mam nadzieję, że będą mi dobre, bo one są w rozmiarze 34 czy 36? Tu jest 34, ale jakieś takie większe mi się wydają, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będą mi dobre. Wzięłam też sobie sukienkę. Sukienkę taką troszkę bardziej elegancką, powiedzmy. Jest to taka kiecka koszulowa. I wygląda tak. Myślę, że na wiosnę idealna. Mam nadzieję też, że będzie mi dobra. Wyobrażam ją sobie nawet do zwykłych sportowych butów. Torebka do tego i myślę, że może to fajnie wyglądać. Można sobie w talii związać i dopasować do swojej figury. Powiem wam, że jest ona zarówno elegancka, jak i sportowa, więc można sobie stworzyć albo jedną, albo drugą wersję dodatkami. I podoba mi się jej długość. Jeszcze nie wiem, czy ona jest do końca w moim guście. Ale podoba mi się to wiązanie. Ogólnie jest taka dość spoko. Dajcie znać, czy wam się podoba. Ja jeszcze sama nie wiem. Ale na wiosnę? Później wzięłam sobie stanik. I wiem, że są przeciwnicy kupowania staników w lumpeksie. Ja nie mam z tym problemu. Taki zwykły czarny z koronki. Miałam taki w Polsce, zapomniałam go wziąć. Brakowało mi czarnego stanika. Wygodnego, koronkowego. Więc mam. Mam nadzieję tylko, że będzie mi dobry, bo wzięłam na oko, więc też przymierzę. Mam stanik i mam shorty, przymierzyłam sobie to razem, także stanik wygląda tak, zwykły, klasyczny, muszę sobie tylko delikatnie tutaj ramionczka podciągnąć. Bardzo fajnie leży, spodnie też leżą całkiem nieźle, myślę, że mimo wszystko nosiłabym je z paskiem. Z tyłu wyglądają tak, mają super długość, bo przykrywają pupę. I na koniec wzięłam sobie sukienkę, która wiem, że może być mi za duża, ale mi się tak spodobała. No jest przepiękna, jest w rozmiarze XS takiej firmy. I zobaczcie, jak ona wygląda. Ona ma takie przepiękne rękawy. Widzę, że ona jest w aparacie zdecydowanie bardziej wyblakła, jeśli chodzi o żółć. Ona na żywo ma taki bardziej intensywny ten odcień żółtego. Myślę, że może być mi za duża znowu w dekolcie, ale spróbuję ubrać do tego koronkowy stanik biały i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przepiękne ma te rękawy, które można sobie tutaj zawiązać. No jest taka naprawdę już wiosenna, ponadto ma też pasek w talii do zawiązania i mam nadzieję, że będzie mi dobra. Jest mi za duża w dekolcie, więc na razie będę sobie tutaj trzymać, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że albo sobie ją podniosę, albo mama mi coś tutaj zszyje, ale zobaczcie, jak ona wygląda. No jest przepiękna. Z tyłu jest zapinana, jedyny minus to, że ona naprawdę mocno prześwituje, widzicie to? To są rzeczy dla Macieja i chciałabym te wszystkie jego kosmetyki powkładać mu do jednego pojemnika.
Jest 17, jestem w trakcie montowania dla was filmu z Disneylandu, ale nawet jeszcze nie jestem w połowie. Stwierdziłam, że wybiorę się z moim tatą teraz na kawę. Zrobiłam ostatnio całkiem spore zakupy, bo teraz Maciej przyjeżdża na tydzień i będzie mi gotował, tylko mówił, że mam kupić dużo produktów, więc mam pełną lodówkę. I co nam będzie potrzebne? Wyciągnę sobie, bo kupiłam sos sojowy, więc może się przyda, zobaczymy, może po prostu dodam coś od siebie. Mam też mleczko kokosowe. Kupiłam w takich małych opakowaniach po 50 centów, słuchajcie. W tym tanim sklepie, co zawsze do niego chodzę. Nie wiem, jak ten sklep do teraz się nazywa. Mam też kurczaka, ale widzę, że jeszcze do końca mi się nie rozmroził. Moje mleczko okazało się być bardzo rzadkie, więc trochę zagęściłam mąką. Dodam sobie jeszcze trochę kurkumy na podbicia koloru i trochę chili. Nałożyłam sobie troszkę i robimy test. Mam tutaj marchewkę, ryż, cały sosik. Lekko słodkie, egzotyczne i delikatnie ostre. Skończyłam montować w końcu film z Disneylandu, robię szybko miniaturkę, mamy 20:20. Za 20 minut jadę po Macieja z tatą, zrobię mu niespodziankę i podjedziemy po niego na stację. Zrobię też tutaj już od razu klimacik, zapalę nam świeczki, żeby było miło i dziękuję wam bardzo za oglądanie.